dzisiaj zobaczymy, jak dobrze się znamy. Kto nie przeżyłby na bezludnej wyspie? O, to jak radzi czas nie. Ej, to nie jest oczywiste w sumie. Mogę podglądnąć? Nie ma szans. Nie, no chłopie, nie. Dobra. 100%. 3, 4. Maja. Maja i Olek. Maja. No. Ja bym nie przeżył! Nie, no Dominik akurat by przeżył. Chciałam powiedzieć, że ciekawe, jakie będą moje odpowiedzi, bo ja was tak dobrze nie znam jak bez siebie. Nie, no Dominik na pewno. Ja bym chciał przeżyć, tak szczerze. Ja się zastanawiałam między sobą a Olkiem. Ja tak Olka, samo. Jakby wydaje mi się też, że tak patrząc na nas wszystkich, to my mamy po prostu najmniejsze szanse. Dobra. Co z was najpewniej mógłby trafić do więzienia? Easy. Dobra, no. Ej, szczerze? Ogólnie? Też mam dylemat. Przyszło się teraz. Paliła na tym czekaj. Wszyscy mówili, jasne, łatwe, zaczęli przebierać tymi tabletkami, a ja tak... Oczywiście wydaje, że... Dominik Polak! Czemu ty Polak? No, bo ja mam predyspozycję do robienia głupich rzeczy. Dominik ma predyspozycję do robienia głupich rzeczy, ale Pola na przykład najprędzej byłaby w jakimś... złym miejscu, w złym czasie. Tak, okej. Ja to złe miejsce i zły czas bym pewnie stworzył, także przepraszam. I byśmy razem tam wylądowali najpewniej. To rzuciłby karierę dla miłości. O, ciekawe bardzo. Mam dylemat, dam dwie tym razem. 3, 4, ja dałem Kasię i Maję. Jest! Dam siebie. Bo... Zostałaś nad tobą, myślę. Nie, dla miłości w życiu, ja tylko za pieniądze. Nie, nie. Wiem, że Pola nie rzuciłaby kariery tak łatwo, ale Pola się bardzo mocno zakupuje. Mocno. Bardzo rzadko i ciężko, ale jak, ale już, jak już, to mocno. Tak, no właśnie. Ale luz, Pola ci nigdy nie zmuszę żyć. Tak, tak. Kasia po prostu jest najstarsza i mogłaby jakby już sobie... Inne wartości. No, inne wartości. Tak, też tak uważam, dlatego. Stara jesteś! A ja czekam. Wiem, jak bardzo potrafisz kochać i że też jesteś w stanie poświęcić wszystko. Kogokolwiek. Kto chciałby się na łyso za 10 lat? Może zmień pytanie na za 4. Właśnie, szczerze? Ej, ale ile ty byś chciał na łyso? Bo ja ostatnio o tym mówiłam na imprezie tutaj i ja powiedziałam, że za tyle, żeby sobie mogła wybudować dom, czyli minimum 1 000 000 złotych. Ja powiedziałem 80 tysięcy. 3, 4. Koła, to przecież dużo tu i teraz. Moim zdaniem Dominik by od razu. Ale każdy dał Maję. No bo ona zawsze mówiła, że chce być łysa. Generalnie to było coś, co zawsze chodziło po mojej głowie od gimnazjum, więc... Ja na pewno wiem, że do Michał by się nie obciął. Nie, ja bym się obciął za 10 tysięcy i 1 zł. To jest dużo tego złotówka, jak ktoś nadał dykę. Dobra, next! Kto miał najwięcej partnerek, partnerów? Ale nie lecimy jakby osobami, z którymi się na przykład spotykaliśmy. Nie, tylko rzeczywiście związki. Ej, to w sumie nie wiem, bo mi się wydaje, że mamy tak tyle samo. Jeden, Pola i Dominik. To jest zgodne tutaj. No, trochę jest zgodne, no. Ja miałam bardzo długi taki związek, taki poważny. Ja w teorii też. Tak, jasne. No, jeden miał, tylko dwuletni. Raz 3 lata, raz rok, raz 1,5, no i raz 3 miesiące, ale też poważnie. Znaczy chodzi o to też, co robicie w tym związku. Co robiliście? Co ty tak? Kto ma największe powodzenie w płci przeciwnych? Statystyki mówią same za siebie. Tak, bierzmy pod uwagę statystyki. Dobra, teraz może wyjść szydło z worka. 3, 4. Jeden Pole. Nie ta statystyka. Jaka statystyka? Przecież nie no ta. No na Instagramie statystyki. Ja chyba najbardziej zgodzi teraz. No, mordzia! Wyjdzie szydło z worka. No właśnie, osoby w związkach mają po prostu automatycznie mniej, tak? Więc dokładnie. Jakby... Z kim trzymasz się najmniej? Wiem, z kim trzymam się najmocniej, ale z kim ja mniej. Też. Jesteśmy jakby silną grupą tutaj. Ale wszędzie jest tak zawsze, że ktoś się będzie z kimś lekko bardziej, lekko mniej. Tak. To nie znaczy, że źle. To, że damy kogoś, to nie oznacza, że z tą osobą się nie wiem. Nie lubię, że mam kosę, ale ja w mnie w przypadku akurat tak będzie. Tery. Ja chyba z Mają. Ja z Mają. Ej, dwie osoby tutaj złamały mi serce. Nie chciałam dać dziewczyn, bo jakoś dziewczynami... To Dominika trzeba wziąć. Ja tylko właśnie Kasia, dlatego, że po prostu nie mieszkamy ze sobą. Ale ja wiem o tym, dla mnie to było dosyć oczywiste. Ale to się zmienia jakby na przestrzeni miesiąca, bo ostatnio na przykład trochę mniej gadam z Michałem, ale jakby to nie znaczy, że za 2 tygodnie na przykład nie może to się zmienić. No. Potem na pewno się nie zmieni. Kto najszybciej będzie rodzicem? Oj. 4. Dominik. Dominik albo Kasia. Nie wiem co. Co ci pytasz? Czemu Maja? No nie wiem, tak mi się wydaje, że ty. Najgorsze jest to, że sam dałem siebie. Po prostu Dominik czasami potrafi być nieuważny troszeczkę. Ja myślałam, że Michu też siebie i Pola. Ha, ha, ha. O, ale Maja ci. Zabawne. Kto jest najbardziej szczery? Patrzę na te twarze i nie mam pojęcia. Ery, oczywiście, że Pola. Ja bym wrzucił siebie i Miszka, bo z nim dużo gadam. Dominik do siebie włącza czas, jak ty mówił tak. Szczerze? No tak! Dla mnie Pola jakby, i to jest niepodważalna odpowiedź, Pola jakby nawet najgorszą prawdę powiedzi jakby o
od razu. Ale ja tak uważam, że my jesteśmy w takiej grupie, gdzie jak ktoś sobie powie coś szczerze, że go ktoś denerwuje, to ta druga osoba się nie obrazi i tak, się nikt nie boi powiedzieć. Wydaje mi się, że to pytanie trzeba było bardziej odebrać tak właśnie, że do bólu. Nikogo nie dałabym rady nazwać nieszczerą osobą. Tak, no że tak. Zakłamaną, no. Ja uważam, że lepsza jest słona prawda niż słodkie kłamstwo. Kto używa najwięcej wulgaryzmu? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Ja nie wiem, jak to. Ja jestem szczery do bólu i dlatego dam to montaż. Oczywiście, że Michał i Dominik. Ale ja uważam, że ostatnio Dominik wcale więcej. Nie, ostatnio się ograniczam. Ja uważam, nie że Michał będzie. Ale w to jaka to ci kurde, to jesteśmy tam mami jeszcze. Tak. Nie, Dominik jest od razu na drugim miejscu, ale Michał jest niepokorzony. Jakby Michał, te dwie osoby najbardziej, na ale ja ostatnio jakby uważam, że troszeczkę na szali bardziej jest Dominik. Ale to tylko po soku z gumiaków. Kto jest największym cukierzem? O, ciekawe. Ja dam jedną osobę ze względu tylko na. Ja na moje ulubione słowo, które powstało przez to miejsce. Ja bym chciał się wytłumaczyć. Ja jestem takim pedantem, że sobie nie wyobrażasz. Ja się chciałem wytłumaczyć, ja mam po prostu artystyczny nieład i ja wiem wszystko, co gdzie leży. Olek ma wieczny baruch na łóżku. Leży miliard po prostu ciuchów i tam po prostu wpadasz jakoś nie w taki baruch. Ty raz na czas weźmiesz i posprzątasz cały pokój. Ale to jest raz w miesiącu. I ty mówisz, że sprzątasz najczęściej, a chłopie jest przyjść do nas, ja sprzątam u Kasi. To sprzątaj u nas na przykład. Ja tak nie mam. Nie, spadaj, sam się sprzątaj. To jest najśmieszniejsze. To jest pojęcie zbędne. Ja biorę to pytanie tak, z kim najczęściej się śmieję tak, że nie mogę oddychać. Nie wiem, kogo dać poza sobą, serio. Ry, Misiu, przecież oczywiście, że ty. Ja daję, że Olek, jak nie wiem co. Ja daję siebie też. Oj, Maja, serio? Myślę, że dałam ciebie, bo byś dała tylko. Ale ja nie mam na przykład nic z tym problemu, ja dla siebie jestem najśmieszniejszą. A ja mam identycznie jak Maja, że dla mnie mój humor jakby jest tak zabawny, ja, że ja umiem sobie sama siebie tak rozbawić, że jakby nie potrzebuję nikogo innego. Kto dostaje najwięcej hejtu? Ale patrzymy na ten moment, czy... To dostaje ogólnie. Okej, 3, 4, iPhone 14 Pro Max! Nie, wydaje mi się, że Olek bardziej. Ja dostaję. Nie. Ja dostaję zdecydowanie więcej. Ola dostaje hejt za coś, a tak naprawdę Olek dostaje hejt za nic. Moim zdaniem po prostu Olek ma jakby stały grupę hejterów, bo po prostu nie podoba im się, jaką osobą jesteś. A Pola ma takie fale. A nawet nic nie dodaje na Insta Stories, a mam odpowiedzi pod innymi Insta Stories jakieś groźby. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, o którą nie warto się kłócić, więc lecimy dalej. Tak. Kto najbardziej nie ogarnia życia? Ej, umówiliśmy się, że nie możemy dać więcej niż dwie, ale ja w tym naginam tą zasadę. Nie ma obrażania się. Ty aż trzy dajesz? Daję cztery. Co? Co? To ego to. A dobra, dam Olka za to, że jest takim śmieci. Trzy, cztery, Pola i się zdaje, że mi się bardziej. Ja? Moim zdaniem Pola bardziej nie ogarnia życia ode mnie. Słucham, być? Michu ma rację. Znaczy wiecie, ja patrzę kategoriami takimi życiowymi, a teraz naszym życiem jakby są na przykład nagrywki i odpisywanie na grupach, czego Pola nigdy nie robi. To gdzie ty chciałeś tam mnie wrzucić? Dzisiaj schodzisz na dół i Kasper się ciebie pyta, co nagrywam, a ty? Nie wiem. Ale z kolei Michu nie ogarnia takich życiowych. Jaki? Daj mi przykład. Umiesz mordo spawać? Nie umiesz, dlatego nie ogarniasz życia. Jak chodzi o odpisywanie na grupach i tak dalej, to macie rację. Ale jak chodzi o takie życie, to ja bardzo dużo ogarniam. Szczególnie jak zarządzać pieniędzmi. Ale to nie jest ogarnianie życia. To jest ogarnianie życia! Ja dałam Maję, bo Maja mi się kojarzy z taką osobą troszkę czasem nieporadną. Ona zawsze, jak gadamy na przykład o podatkach, to siedzi i mówi tak, ja nie rozumiem. Ja do siebie nie rozumiem. Ale ja jestem... Dobra, następne pytanie. Pola, nikt się nie obraża. Dobra, akurat po tym to się obraża. Nie, no, tu jest raczej odpowiedź jedna, mimo że boląca w oczy. Cztery. Nie, no jak Korsia. Ja daję siebie, bo. No, nie dałaś! No ja dałam ciebie, bo jakbym patrzyła na chłopaka, który się jakoś ubiera, to mi się podoba, jak się ubiera. A ja się ubieram kolorowo, nie się mi najbardziej przypada do gustu styl Poli. Dominik też się spoko ubiera, Olek też się spoko ubiera. Sorry, Michu. Ja bym się nie ubrała tak jak Olek, ale wiem, że on umie ładnie komponować outfity bardzo. Kto ma największego? Easy. Nie ma konkurencji. Pola. Pola i Oluś. Czy wydaliście wszyscy mnie? What the fuck? Tak. Wydaje mi się, że Olek też jest osobą trochę taką twardą na zewnątrz, a miękką w środku. A Pola jest twarda na zewnątrz, twarda w środku i ma wielkiego. No. Nie uważacie, że jestem aż taka twarda w środku? Serio? Twarda w środku chodzi mi o to, że jesteś po prostu silną psychicznie babką. No i jest sam. Najbardziej śmierdzi. Ej, proszę mnie nie dawać.
Pierwszy raz chyba jednogłośnie. Ej, ale ja nie śmierdzę ostatnio, no, dajcie mi spokój. Ale dałeś ty siebie nawet. Kiedyś śmierdziałeś bardziej, tak. Nie, kiedyś bardzo śmierdziałeś. Męski zapach, okej. Ja nie uważam, żebym ja, Kasia, Olek, Pola, Dominik kiedykolwiek wydali z siebie taki smród jak ty. Jak ze środka smród, to na pewno Maja, bo razem tak, z nią Uberem prawda. I tak śmierdziało. Maja, ale najbardziej śmierdzące bąkier. Tak, to jest jakby chwilowa sytuacja, ale ja mówię o Michał jakby takim wydzielanym smrodzie, po takim ogólnym. Ogarnijcie to, że jestem jakby największy, najwyższy. I my jesteśmy na wysokości twojej pachy. Ej, to jest logiczny argument. Next question. Kogo byś zabrał na bezludną wyspę? 3, 4. Nie, chwila, ja nie mam. Dobra, tamte osoby by zginęły, ale ja się daj szybciej. Ale jeszcze. A ja miałem takie, że osobami, z którymi fajnie by mi się po prostu zdychało na tej wyspie i wiedziałem, że z Kasią mi się będzie dobrze zdychało, a z Polą będzie mi się śmiesznie zdychało. A co ciekawe, ja na przykład miałem w głowie takie coś, że jak najdłużej przeżyć. Dzięki, ja też, dziękuję. Ja na przykład dałam Dominika, bo Dominik pomógłby nam przeżyć, a Olka dlatego, że po prostu Olek to Olek. Kto najwięcej poświęciłby dla pieniędzy? A ja mam dwie osoby. Nie, dla mnie to jest na przykład coś takiego, że kto by najprędzej na przykład się sprzedał. Tak? Po prostu ktoś... Ja i Pola. Słuchaj! Ja chciałam powiedzieć, że jestem łysa. Ale dlaczego ja? Spójrzmy na wydatki i spójrzmy, kto prawdopodobnie będzie bardziej potrzebował pieniędzy i porzuciłby coś dla pieniędzy, tak, bo mu się skończy. Ale uważam, że też mam bardzo silne wartości, które bardzo ciężko by mnie było namówić, żebym je porzuciła. Dlatego musiała być mega duża kwota. Tak. Kto jako pierwszy mógłby odejść z ekipy? Dobre pytanie. Jeden Pole. O, Kasia dała siebie! Ej, to mi się nie spodziewałem. Dałaś? Z was bym wybrała właśnie najprędzej Pole ze względu na jakiś hejt i w ogóle. A mnie, że już jestem trochę stara. No, ja właśnie Kasię dałem tylko dlatego, bo jesteś już długa, więc w sumie tak. Ja się zbrałam Maję, ponieważ uważam, że jeżeli ona by na przykład dostała teraz ofertę zagrania roli w serialu do Netflixa, to by pierdzieliła te odwołki. Ale gdybym dostała jakiś mega duży kontrakt na przykład, to wydaje mi się, że nie zastanawiałabym się długo. Ja bym w życiu generalnie nie rzuciła ekipy, myślę, na ten moment, ale faktycznie najprędzej jest to, że bym mogła podróżować po świecie. No i kto najlepiej poradziłby sobie przez miesiąc bez telefonu? Na pewno nie ja. Moje zdanie odpowiedzi jest prosta bardzo. Pola. Co? Ja dałam siebie, bo ja bym chciała przeżyć miesiąc bez telefonu. Też dałem siebie i mam tak samo, że jakby to jest zarąbista zajawka. Na wojsku tak miałem, że na przykład przez 2 tygodnie mniej tego telefonu używałem i czułem się genialnie. Pola, ty miałaś paręnaście godzin. Tak, ale chodzi o to, że na przykład jeszcze ale nie mówię o pojechaniu. Ja bym mogła po prostu nie dotykać telefonu. Tak, ale każdy mógłby nie dotykać wtedy takiej sytuacji. Ale ja nawet na grupach nie odpisuję, to po co mi ten telefon? Dobra, to czemu masz 14 godzin dziennie przed telefonem? Bo ja puszczam muzykę i przez całą noc mi coś leci tak, na telefonie. Tak, zawsze będzie się ale tłumaczyć. Przecież ostatnio puszczasz cały czas z laptopa. Nie, z telefonu. YouTube'a. Dobra, przestań. Kto się najczęściej kłóci z innymi? Ja wiem, kto najczęściej zarzuca i jest taki zaczepny. Ja i Michu. Ty tak, i Michu. Ja i Michu. 100%. No. Ale Olek się nie kłóci, Olek się obraża. Olek się kłóci, Olek się kłóci, ale w inny sposób niż Michał. Tak, bo Michał jest taki, że on mówi, nie no, ja nie chcę tego, coś tam, coś tam. Nie, ja bardzo często kłócę się dla beki tak. I najlepsze jest to, że wy bierzecie na serio i ja wtedy, kurde, nie wiem co zrobić, dobra, lecę dalej, nie? Bo ty tego nie robisz w sposób ironiczny, tylko jakby faktycznie tak, kręcasz kawałek, tak, że to robisz na serio. Ja się naprawił. A Olek spinam, się bo jesteście leniami, które nic nie ogarniają. No bez przesady, nie marginesowy mój nazw tak dół. Ej, ty się ostatnio przecież obraziłeś za to, że cię polali wodą chyba. Tak, tak. Ja jakby... nie chciałam się śmiać, ale stwierdziłam, no, nie, zostawmy go. To najszybciej bije milion na Instagram. A, dobra, nie tutaj raczej. Przyjrzałeś wszystkie kartki już 3 razy. Patrzę na twarze. Ta na przykład twarz nie wygląda na milion. A, bierze w siebie. Mimo Maja. Co ma najwięcej z nas? Pola ma najwięcej. Pola ma najwięcej, no. Mimo tego, że ja w tym momencie mam więcej, to wiem, że Maja może bardzo dogonić. Ona na przykład, wiesz, może wbić 500 000, a potem ja znowu skoczę przez coś i to będzie gonitwa. Ja dałam ciebie, bo nie mam tak wyrąbanego ego jak ty. Żartuję. Uważam, że masz po prostu największą predyspozycję i tyle. Zresztą się zgodziliśmy. Tak, 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 zgodziliśmy. Michał dał siebie. Ja wierzę w ciebie. Kto was najbardziej wkurza? O, easy. Ej, nie jest wcale takie easy. Ja dam tą osobę i ta osoba wie, że ja ją dam. Nie dajcie tej odpowiedzi. 3, 4. Ej, czemu przecież? Ja dałam siebie i Michał. Czemu mi dałeś? Bo powiedzieli, że wszyscy dają ciebie i że się nie obrazisz. A, no to się nie obrażam. Ja dam Michał, bo ja po prostu chcę się coś dowiedzieć, tak, a on mi nie tego powie. Nie powie. Do niego schodzę i się pytam o jakąś normalną, codzienną rzecz. Czy tak, na przykład jedzie do sklepu. A on musi sobie 10 razy sprankować i zmienić tą odpowiedź, zanim mi odpowie. Tak, tak. Ty zrobiłeś
zrobiłeś kiedyś tak, że się pytałam Michała, czy jedzie do Ikei. On mi powiedział, że nie chce mu się jechać do Ikei i nie ma szans, nigdzie nie jedzie. Poszłam do siebie do pokoju, on wsiadł do samochodu, pojechał sam do Ikei, zrobił sobie zdjęcie pod Ikeą, wrócił i mi pokazał to zdjęcie. A stop! Powiem wam inną wersję. Było tak. Pola do mnie przyszła i powiedziała, że chce się pojechać do Ikei. Ja powiedziałem, kurde, nie chce mi się. Ona sobie poszła gdzieś z Olkiem, wołam Olka, wołam Pole, nie odpowiadają. To sobie myślę, a zdenerwowanie mnie, to ja ich zdenerwuję. No i pojechałem pod Ikeę, zrobiłem sobie zdjęcie pod Ikeą, nie wszedłem do Ikei, a też chciałem pójść do Ikei po jedzenie. Wróciłem do domu, pokazałem Poli zdjęcie, Pola się zrobiła smutna, to mi się zrobiło przykro i pojechałem z nią później do Ikei. Pojechał, ale najpierw był wredny. Ale to nie zmienia faktu. Ale dobra, pojechał. Przestawiłaś go z wyświetleń, tak. Dlatego jesteś tutaj. Sto pożycza rzeczy bez pytania. Oczywiście, że Pola. Ja pożyczam bez pytania tylko i wyłącznie od Olka. A co od ciebie pożyczyłam bez pytania? Kto bierze mój ketchup z lodówki? Oliwia. Ja. Dobra. Kto jest największym podrywaczem? Na ten moment sytuacyjny nie ma innej odpowiedzi. Przecież ja mówię o, jakby o tej sytuacji. Też chciałam dać siebie w sumie. Ty oplątowujesz wokół pętli swojej, zaciskasz to i potem wychodzisz. Ale moim zdaniem Dominik tak nie masz konkurencji. Na ten moment bardziej Dominik, ale ja uważam, że też się zdarza. Kto najbardziej trzyma się z członkami Gen Z? Członkami to jest ciężkie, ja bym powiedziała, że z członkiem. Ej, a dla mnie Pola i Maja. Ja też. Pola i Maja. Serio? No. Tak. Nie, no, wy się trzymacie. Ja na przykład mam bardzo dobry kontakt i z Patrykiem. Ze świeżym. Ja z Wiką mam mega spoko kontakt. Tak, ja dałam ciebie jako do Oliwiera i do Wiki. A ty czego dałeś nas? No, Oliwier, Patryk, świeży, Hania. Ja mam trochę lepszy kontakt z Oliwierem niż ty. A skąd wiesz taka pewna? Mi się wydaje. Właśnie ci się wydaje. To najlepszy kontakt z Kasią i z Wujasem. O, ale z Wujasem! No ciężkie, bo dodałaś Wujasa. Tak. Ja dałeś siebie. Dałeś mnie? Ciebie. Bo masz najlepszy kontakt ze samą sobą i z Wujasem. Ja dałam Olka, bo jakby Olek najbardziej się trzyma z Kasią. A ja na przykład dałam Olka z oczywistych powodów, ale dałam też siebie. I ja też z Wujasem mam bardzo dobry kontakt. Ostatnio śpimy po imprezie, ja wstaję, patrzę na Instastory Dominika, patrzę, to jest w ogrodzie. I się okazało, że oni przyszli, jak my spaliśmy, coś tam sobie poskakiwali do basenu i sobie poszli. Poszliśmy z Bartkiem Kubickim na wyprawę, po rodzinach świeżego, zbadać się alkomatem, czy możemy prowadzić, czyli pełna kultura. A aż trzymacie basen, to tak stwierdziliśmy, że się ochłodzimy, bo było bardzo ciepło.